Dzień dobry. Jeżeli mój głos się delikatnie zmienił, to bardzo za to przepraszam, ale nie wiem, co się dzieje. Nic mnie nie boli, nie boli mnie gardło, nic mnie kompletnie nie boli, nie mam kataru, a głos powoli tracę. Nie wiem, może tak ma być na jesień, na zimę? Trudno powiedzieć, ale nie o tym. Jesteśmy w klimatach piłkarskich, tak więc niech będzie mistrzowskie rozdanie. Witam Was serdecznie, ja jestem oczywiście Chińcul. I dzisiaj ogłosimy, co takiego czeka Was w tym miesiącu, jeśli chodzi o giveaway. Tak jest, giveaway, jak co miesiąc. Co prawda przysporzę sobie sam kłopotów, bo jedna z nagród jest, można powiedzieć, pojazdem, których cholernie nie cierpię. Zresztą sami zaraz usłyszycie, co to za nagroda pojawi się w tym giveawayu. Tak więc słuchajcie, nie będę tutaj długo jakoś przedłużał tego materiału. Mój głos, jak słyszycie sami, jest średni, tak więc nie wypada dalej ględzić. Skupmy się na nagrodach. Co takiego w tym miesiącu, listopadzie, mam dla Was? Słuchajcie, pierwsza nagroda 3 dni konta premium, druga nagroda 7 dni konta premium, trzecia nagroda niebieska, konfidencka karta, czwarta nagroda czerwona karta. Mamy oczywiście dowódcę 3D, tym razem niemiecką parówkę. Ona u mnie tak się nazywa, w moim garażu. Ona u mnie chyba się nazywa Helga Wurst, czy coś takiego, a tutaj nazwa tej pani to jest taka niecodzienna. Lia Jager. Tak, po niemiecku. Kolejna nagroda jest to Camo. Tak, 4 sztuki Camo, permanentne Camo. Będziecie mogli sobie założyć na danej maszynie. Później mamy 15 wzmocnień do zdobywanego PD razy 3 i teraz zaczynają nam się czołgi. Pierwszy z nich jest to Snakebite Light 6 tieru. Dość dawno wprowadzony i mało tego, ten czołg posiadał pierwszego załoganta, który posiadał specjalny perk. Nikt nie mógł mieć tego perku, jak nie kupił tego czołgu. To był taki skok na kasę ze strony Wargamingu, zresztą nie pierwszy, no ale tutaj była naprawdę przewaga tych graczy, którzy wydali na ten czołg i posiadali tego perka. Ja pamiętam tego załoganta, rozwinąłem chyba 27 perków czy 26, jakoś tak. No a teraz mam 9. Brawo Wargaming. Tak więc słuchajcie, lecimy dalej z nagrodami. Druga w sumie nagroda, jeżeli chodzi o pojazdy, T23 z dodatkiem E3. Jest to met 7 tieru, o ile dobrze pamiętam, Amerykaniec i ten pojazd ma losowanie tylko do 8, czyli mamy preferencyjne losowanie. Tak więc ten pojazd będziecie mogli zdobyć. Kolejnym pojazdem jest T55 wersja A, ale na zimną wojnę. Ten czołg premium również będziecie mogli zdobyć. I teraz najbardziej wkurzająca nagroda dla mnie, ale może co niektórzy się ucieszą. No bo jest to kwadrat. Kwadrat i to nie byle jaki. Equalizer, M53 Equalizer. Pamiętam, sam nim grałem i to fajną tam chyba gdzieś bitwę mam zapisaną na moim kanale na Himmelsdorfie, jak Light na mnie wyjechał, czy coś tam wyjechało i go tym magazynkiem siekałem. Tak więc no, fan był, ale ogólnie bardzo mocna arta 8 tieru, premium. Tak więc u nas mamy premki, kwadraty na 8 tierze, bo jest ich chyba 2, o ile dobrze pamiętam, a na PC-cie koledzy niestety mają chyba tylko 5, tą francuską, czy to jest 6, już też nie pamiętam, dlatego że nie gustuję w kwadratach, ale my mamy 2 kwadraty 8 tieru w bitwach, tak, w grze, a PC-towcy tego nie mają. Tak więc słuchajcie, takie nagrody są do wygrania, teraz do Was prośba, co Wy musicie zrobić. Oczywiście pod tym filmem w komentarzu zostawiacie swój nickname, tylko piszcie wyraźnie, proszę Was o to, z dodatkiem, na jakiej konsoli gracie, na przykład Chińcul kreska X czy Chińcul kreska P, to wystarczy. Później możecie oczywiście sobie wybrać nagrodę i teraz to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś z Was będzie wybierał nagrodę i ją wygra, ale ta nagroda już jest u Was w garażu, tutaj chodzi o pojazdy oczywiście, na przykład ktoś wybierze sobie, napisze, że chce kwadrata zdobyć, zdobywa kwadrata, akurat zostanie wylosowany i ta nagroda, słuchajcie, jeżeli już ją posiadacie, nie dostaniecie w ogóle nic, żadnego
zwrotu w srebrze, ani nagrody, nic kompletnie nie dostajecie. Dlatego proszę Was, wybierajcie mądrze i rozsądnie. Jeżeli ktoś już ma dany pojazd, to słuchajcie, dla mnie to jest obojętne. Dla mnie, jeżeli zwycięzca wygra cokolwiek, to powinna ta nagroda, nieważne czy w postaci srebra, czy w postaci pojazdu, trafić do niego na konto. Ale płaczki jak zwykle płaczą, Wargaming na to reaguje i w ten sposób po prostu sytuację chcą rozwiązać, że ten, kto posiada dany pojazd, ale bierze udział w konkursie i czy tam w giveawayu i zdobywa po raz kolejny ten sam pojazd, zawsze dostawał rekompensatę w postaci srebra, no to teraz nic nie dostaje. Dla mnie totalnie chamskie, ale słuchajcie, oni rozdają nagrody i kij wam w ucho, jak źle wpiszecie. Tutaj oczywiście żart z mojej strony. Tak więc słuchajcie, wybierajcie mądrze, wpisujcie, jaką chcielibyście dostać nagrodę, w razie czego oni są sponsorami nagród, tak więc to są ich zasady, nie moje. Zapraszam oczywiście do wspierania kanału. Jeżeli będzie dużo wspierających, wtedy ja sam będę wam robił nagrody, a już niedługo naprawdę dość zacna nagroda, podejrzewam, że znajdzie się w takim moim giveawayu i to będzie naprawdę konkretna nagroda, jakieś tam popierdółki. Tak więc słuchajcie, takie są zasady, nic na to nie poradzimy i teraz kiedy rozwiązanie? Rozwiązanie będziemy mieli 25 listopada, tak więc macie trochę czasu. Oczywiście nie traćcie czasu, zostawiajcie swój komentarz pod tym filmem. I cóż, życzę Wam powodzenia, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!